Sakramenty to jeden z wielkich darów, jakie Pan zostawił ludziom poprzez Kościół, w którym można do nich przystąpić. W sakramentach otrzymujemy od Boga łaski, których potrzebujemy do konkretnych rzeczy. Chrzest obmywa nas z grzechu pierworodnego, czyni nas dziećmi Boga i członkami Kościoła. Bierzmowanie napełnia nas Duchem Świętym. Spowiedź daje nam przebaczenie grzechów i pomoc, której potrzebujemy, by nie wrócić do grzechu. Eucharystia to wspaniały sakrament, bo jest rzeczywistą obecnością Chrystusa i daje nam siłę i pociechę niezbędną do życiowych walk. Sakrament małżeństwa wspiera małżonków w trwaniu przyrzeczonej sobie miłości, a kapłaństwo konsekruje tych, których Pan wybrał, by reprezentowali Go na ziemi. Wreszcie namaszczenie chorych pomaga tym, którzy przechodzą trudne chwile w związku z chorobą. Postanowienie dziękować Panu za dar sakramentów, korzystając z nich, szczególnie z sakramentu pokuty i z Eucharystii.